Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj będziemy, prawda, szukać mitu. Pewnego mitu w Minecrafcie dotyczącego axolotlów. Z tego powodu, że jak wiecie, zostały dodane takie stworzenia jak axolotle i są różne ich kolory. Są, z tego co wiem, różowe, są jakieś żółte, brązowe. Z tego co mi wiadomo, to chyba niebieski jest najrzadszy, ale jest jeszcze jeden axolotl, który jest jeszcze bardziej rzadki od niebieskiego. Tym axolotlem jest axolotl mutant. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś takiego axolotla w Minecrafcie. Ja jeszcze nie widziałem, ale słyszałem, że da się go znaleźć, tylko jest na to bardzo mała szansa. Ale w dzisiejszym odcinku wraz z Bzykiem postaramy się właśnie go znaleźć. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19 i zapraszam oczywiście do Bzyka, ponieważ tam również są odcinki, na których czasem występuję ja, czasem nie, różnie, ale możecie wbić do niego, link jest oczywiście w opisie. No a my lecimy z filmosem. Widzowie, jeszcze tak się wtrącę tylko, bo zauważyłem w trakcie montażu pewien błąd, który mieliśmy na odcinku, a który warto byłoby wyjaśnić, bo na pewno go zauważycie. Na odcinku gramy na wersji 1.17, ale mamy wgranego teksturpaka, który był potrzebny nam do innego odcinka i ten teksturpak był na wersji 1.16 i on zamieniał nam jakby tą rudę żelaza i węgla i tak dalej na te żelazo z wersji 1.16 i przez to no po prostu mamy tak jakby rudy nie z wersji 1.17 i moglibyście pomyśleć, że nagrywaliśmy to na wersji 1.16, a na wersji 1.16 nie było axolotlów. Nie, to było nagrywane na wersji 1.17, tylko mieliśmy teksturpaka, który zmieniał teksturę rud na tą starą i po prostu, no niestety wyglądało to tak, jakbyśmy nie byli na wersji 1.17, ale byliśmy na wersji 1.17. Axolotle tam były. Halo, halo! Witam bardzo serdecznie, Bzyku! Witam, halo, witam! Jesteśmy dobry, w Minecrafcie, rozpoczynamy naszą podróż, rozpoczynamy szukanie mitu, który dotyczy axolotla. Słuchaj, dzisiaj czeka nas mega długi odcinek. Mega długi odcinek nas, że mutant axolot, taki mit. O, faktycznie. Mi się wydaje, że da się go znaleźć i po prostu, jeżeli dzisiaj znajdziemy, to mit jest potwierdzony, a jeżeli nie znajdziemy, to mit jest obalony. Ej, czy ja dobrze widzę, Bzyku, że ty tak troszkę nabrałeś kolorów? No troszeczkę się tak zmieniony, troszeczkę jak... Trochę taki skin jest bardziej pocieniowany, coś tam, no zmiana na plus, ewidentnie zmiana na plus, dobra. Słuchaj, ja proponuję, żebyśmy zaczęli od tego, żeby po prostu zdobyć jakiekolwiek itemy na przeżycie, no bo jednak, jeżeli nie przeżyjemy, no to nie ma co szukać w ogóle axolotla, więc po prostu ogarnijmy jakieś podstawy. Wydaje mi się, że ten axolot nie istnieje, to sobie zmyślasz. No właśnie, ja widziałem, że jest po prostu na necie coś takiego, że jest taki axolot, taki mutant, wszyscy o tym nagrywali, więc wydaje mi się, że jakaś tam szansa na znalezienie go jest. I teraz, jeżeli on istnieje, no to dzisiaj to potwierdzimy, jeżeli nie istnieje, no to nie potwierdzimy, no i tyle w temacie. Nie, to jest niemożliwe, oni cię oszukują, Szczypson, żebyś kliknął w tego, nie, to ja nie mówisz? Wierzę w to, ja nie wierzę w to. A ja tak powiem ci, że tak pośrednio, że z jednej strony wierzę, z drugiej strony nie. No to się okaże, wszystko się okaże dzisiaj tak naprawdę. To jest niemożliwe, a jak w Minecrafcie taki na jakichś w ogóle na sterydach axolotla w ogóle by dodawali, no to jest niemożliwe. Wiesz co, ja ci powiem tak, przede wszystkim musimy zacząć od tego, żeby znaleźć po prostu miejsce, gdzie są axolotle i tam zobaczymy, czy się w ogóle respi axolot duży, taki zmutowany. Ale też może być tak, że ten zmutowany axolot, ej, w sumie to teraz sobie pomyślałem, że zmutowany axolot może już być przystosowany do życia na ziemi. I wcale nie musi mieszkać w wodzie, więc to się zobaczy tak naprawdę, czy on będzie w wodzie, czy nie. Jak ten axolot będzie agresywny? Co on za swoich kolegów, słuchaj, będzie tutaj odwet robić? Będzie próbował nas zabić za to, że my tutaj łapiemy te axolotle do kubełka, co? No to dostaniemy na czapę pewnie i tyle będzie w temacie. Jakoś to będzie, Marek. Ja tutaj już zrobiłem crafting i robię narzędzia, więc jak... Już mam tutaj... Tak, chcesz? Co masz? Ze Stona? Ja już robię ze Stona, już by zaraz będę miał. Super. Elegancko. Czekaj, bijemy tego golema. Tak, na pewno będzie trzeba będzie go zlać. Tylko ja tu jeszcze zrobię sobie takie podstawy, podstawowe narzędzia, dobra. Robię od razu też chleb, bo mam te, jak to się nazywa. Idzie do mnie, jeszcze. Dobra, mam. Okej, gdzie jest ten golem? Idę go walić. Tutaj, tu jest. Ty wiesz, jak się bić z takim czymś? Wiesz co, no myślę, że tak, patrz. Nie. Ale co, czemu on się nie rusza? Nie, on jest jakiś powalony, dobra, masz. Aha, tak, trzy kratki na górę, szybko, tak. Tylko czekaj, on faktycznie się nie rusza. On jest jakiś pokazany. Czemu on się nie rusza? Co jest? Nie wiem, biedaczek. Zbugował się. On się poddał!
No nie, co to ma być? Co ty robisz, słuchaj, o ja ci dam ty. Dlaczego, dobra, ten, nie... dlaczego to jest jedyny golem, który nie zaatakował nas? Patrz, co po nim zostało. No i dał też 5 żelaza, mamy 5 żelaza. O, 5 żelaza to jest masakra, to jest tak, tylko wiesz co, musimy to wydać na wiadro, na pewno. Ja zrobię jedno wiadro, zaraz znajdziemy więcej żelaza. I mamy 2 jeszcze, dobra, poszukamy jeszcze, żeby tobie zrobić też wiadro i tak dalej. Bo ja na przykład bez wiatra, nożyczki, na co ci nożyce? No nie wiem, żeby były, żeby można... Dobra, słuchaj, my musimy po prostu wyjść z wioski i pójść dalej. Ja już uważam, że wszystko tu splądrowaliśmy, nic tutaj więcej nie ma, co byśmy potrzebowali. Zgadza się. Ja jestem w jakiejś kopalni tutaj, czekaj, ja tu próbuję szukać rzeczy. Jakiej jest kopalni, gdzie? Dobra, no to ja proponuję, żebyśmy poszli w jakąś stronę po prostu. W którą stronę proponujesz, żeby iść? Ja myślę, że tamtą. Musimy znaleźć wodę przede wszystkim, wiesz? Nie, najpierw trzeba znaleźć to takie jezioro, jak to się nazywa? Ocean, o nie. Ocean. Ale czekaj, w którą stronę chcesz iść? Gdzie ty jesteś? Dobra, ja dobra, jestem w wiosce, jestem w środku wioski. Dobra, a widzę cię. Dobra, to tutaj skaczę, pani, gdzie ty jesteś? Widzę cię tutaj o, jestem. O, tutaj, dobra, ściemy się psą, to dawaj dodatę bagna może. Tam bagna? Dobra, bo za bagna, często bagna łączą się z oceanem, więc w sumie dobry pomysł, Marek, dobry pomysł, tak. Możemy pójść w tą stronę. A ja o tym nie wiedziałem, serio, tak jest, masakra. Tak, teraz o tym tak pomyślałem, że tak się w sumie dzieje, że się łączy. No bo często masz tą wodę, a po prostu ona później się zamienia w ten. Czekaj, tu szukaj jakiś kopalni czy coś, może też coś będzie, czy ten. No, czekaj, tu coś. Żelazo! Czekaj. Co to jest? Ej, chwila. Co masz? Ja coś znalazłem chyba. Gdzie ty jesteś? Ja nie wiem, gdzie ty jesteś! O nie, czekaj, jestem na bagnie, jestem w środku. O, tu, szybko! A dobra, tu jest, dobra. Kopalnia. Ja tego nie kopalnia. Jak to kopalnia? Mamy ten, jest, jak to się nazywa? Spawner! O, co? Pokaż, co jest spawner? Bez skrzynek? Nie, to jest niemożliwe. Jakiego pecha mamy, co jest grane? Jak to jest możliwe, żeby było bez skrzynek? To jest w ogóle to się... Wow, pająk wyszedł stamtąd. Wiecie, pająk, dobra, czekaj, bo my tu nic, ja tu nic nie widzę. Czekaj, tu jest ciemno teraz mocno. Szkielet jeden. Nie, ja widzę wszystko. Czekaj, ja sobie zabiorę, zrobię ten, pochodnie. Dobra, uwaga. O nie, zginie mi się zaraz. O nie, dobrze jest. Dobra, mamy żelazo, więc będziemy mieli jakieś takie rzeczy, żeby tutaj, prawda, podróżować i zdobyć takie podstawowe rzeczy. Więc ja bym bardzo chciał żelazne narzędzia. Uważam, że akurat, nie wiem, też masz takie, też tak uważasz, że węgiel jest, znaczy, kurczę, węgiel, że żelazo jest najlepszym surowcem w ogóle. Czasami to jest cenniejsze niż złoto, niż diamenty. Ale szczerze, jest lepszy niż diamenty, dokładnie, lepszy niż diamenty, ponieważ, no, jest on łatwiej dostępny. Możesz go w pierwszej minucie zdobyć, a jest, jest niby silniejszy diamencik, ale żelazo też ale żelaza dobrze. Już możesz znaleźć na tyle dużo, że kurczę, zanim znajdziesz diamenty, to zdążysz wykorzystać mnóstwo tych żelaznych tych, nie? Dobra, czekaj, wiesz co, zróbmy piec, ja tutaj masz robię piecek? Go. A ja mam, patrzę, wziąłem, dobra, patrz na to, myk, jaki łeb. Ja cię sunę, dobra. Główka pracuje, dobra, ja tu daję całe żelazo i węgiel tam też dałem, już się przepala. Tylko węgla mam niewiele, nie przepali się wszystko, musisz zebrać tam więcej tego węgla, wiesz? Aha, już biorę go, ale czekaj, nie, pająki tu się respią, nie chcemy. Tak, ale wiesz co, zostaw je tam, one nie są, nic nam nie szkodzą. A, dokładnie. Dobra, wiesz co, robię ci wiadro kolejne. Dzięki za wiadro, bo musimy się przygotować, bo jak ty mówisz, że ta mityczna legenda o tym napakowanym aksolocie jest prawdą, to w takim razie musimy się dobrze przygotować, bo ja się boję naprawdę, że Szybson może się to źle skończyć dla nas. Może nas ten aksolot unicestwić albo wręcz zniszczyć. Masz drewno jakieś? Powiedz, że masz. Mam 5, crafting table, a big. Ale nie, crafting to ja mam akurat, to weź se crafting. Chciałem po prostu zrobić patyki. Robię cięcie i widzimy się zaraz, jak wyjdziemy z kopalni i będziemy lecieć dalej, bo tutaj to nie ma sensu, jak się przygotowujemy, wam tego pokazywać. Dobra, Marek, chodź, lecimy, wychodzimy, już jest noc niestety, więc ja proponuję, żebyśmy jeszcze cofnęli się na moment do wioski, wiesz? Bo byśmy sobie zabrali wyrko jakieś, bo nie zabraliśmy łóżek w ogóle, a tam są. No i to byłby dobry pomysł, żeby takie coś zrobić. Z tym, że czekaj, ja bym jeszcze... Ja w ogóle zabrałem wodę i nie mam jej w wiadrze, to jest niesamowite. To się czasem tak baguje, mnie to tak denerwuje. Dziwne. Bo już myślisz, że masz, a później się okazuje, że nie masz. Dobra, łóżko z jakiegoś domku. Dobra, ja atakuję ten dom. Łóżeczko, ja tutaj też. A tu nie ma, okej. Dobra, atakuję ten dom. Dobra, mam. Ja dobra, też, bierz wyrko, gdzieś idziemy. Się połóż się po prostu i prześpijmy się tą noc i bierzemy te wyrka i lecimy dalej, bo w ciągu nocy to nie ma co w ogóle podróżować. Kurde, co jest? Trzy wieśniaki na mnie stanęły, kurczę, dobra. Nie, też jest? Ocean próbowały ci wejść do łóżka. Tak, po prostu, próbowały, no były jakieś tam. Może koszmary im się śniły. Może tak, czekaj, ja zbieram tutaj drewna trochę, bo potrzebujemy łódkę, bo będziemy płynąć na pewno w wodzie.
A, tak, przecież te aksolotly są jakoś bardzo, to bardzo głęboko, no, je, nie? Właśnie, właśnie, aksolotly zwykłe da się znaleźć pod wodą głęboko, ale są też te aksolotle, no te zmutowane, nie? Ale te zmutowane to nie wiem gdzie, chyba też, tak mi się wydaje. Nie, no, nie ja wiem. Nie wiem. To się okaże. To jest jakaś bajeczka, ja nie wierzę w te. Czemu ty taki jesteś niewierny? Dlaczego taki niewierny nie jesteś? Wiem. Jak dla mnie, ja tutaj te aksolotly jakoś, no nie przypada, ja coś nie wierzę w to. Po prostu uważam, że nie ma coś czegoś takiego jak napakowany aksolot. No dobra, no się zobaczy, może akurat. Dobra, chodź tutaj, skacz po tych liliach. Halo, gdzie ty jesteś? A czekaj, ja już widzę się, za tobą jestem. Halo, siemanko. Okej. Okay. Siemka. Ja już jestem w wódce, możesz wsiadać. O, czekaj, no idę do ciebie. Hop. Iść. Dobra, jestem. Hop. Dobra, super. Świetnie, dobra. Możemy wyruszyć w podróż, wypłynąć z bagien i... Kiedyś, nie wiem czy pamiętasz, ale na jakiejś wersji rozwalał Minecrafta się. Jak się zderzało z liliami, to ci się łódka rozwalała. Tak. Generalnie łódka... Tragiczne to było. Czekaj, bo tutaj może już być... Nie ma, a dobra, to jest delfin, o nie, ja już, ja powiem. Czekaj, ale tu tak czy siak mogą być aksolotle, czekaj. Ej, tu jest w ogóle kopalnia, jest... Wow, jest lawa. Jest masa lawy tutaj, czekaj. Bo masz czakra, czekaj. Ale tu aksolotlów nie będzie, bo one się pod wodą respią. Dobra, o kurczę, creeper. Oj, uważaj, nie, Uciekaj. Tylko, dawaj. Zabrałeś tą lawę? Tak, wziąłem ją. To fajnie, bierz ją. Ja biorę wiadro wody, żeby zdobyć jakiś ten. Żeby zdobyć te aksolotle, jakby gdzieś były. Ale dobra, wsiadam w łódkę i płynę tam dalej. Tutaj nie było niestety. Dobra, wsiadaj. Już jestem, dobra, dawaj, lecimy. O, wszystko jest, dobra. Jest i morze, dobra, jest morze. Jest morze, więc dobrze. Jest szansa jakaś na te aksolotle. No, mam dobra, nadzieję, że zaraz chwila. Tutaj... I teraz tak, płyniemy. Szukaj jakichś kopalni, tak jakby pod wodą, takich głębokich mega rzeczy. Kaniony, wiesz, o właśnie, takie... kaniony, to jest dobre. O, tak, to jest bardzo dobra rzecz. A te delfiny... Wiesz co, o, mamy portal podwodny. Portal, tak. Tak, możemy obrabować i przy okazji zobaczyć uważaj gdzieś... Uważaj na tych zgnilców, uważaj na tych chłopaków. A są tu gdzieś? No nie wiem, no mogą być, bo są pod wodą zawsze, nie? No ale nie zawsze właśnie. Dobra, biorę tutaj, wiesz co, tu nic nie ma za bardzo. Ale a mamy biorę, czym odpalić portal w razie czego, z tym, że nie wiem po co mielibyśmy iść do Netheru. Może ten ulepszony aksolot jestem. Czekaj, da może, się... Może tam, da może się portal, to jest... ej dobra, zrobiłem ten portal. Co? Jest... No patrz, no jest zrobione, postawiłem jeden, wystarczy tylko jeden ten. A da się go odpalić pod wodą? No zaraz zobacz, masz krzesiwo? Oj, masz krzesiwo? Kurczę, czekaj, bo ja zaraz się uduszę. Ta, czekaj, ja tutaj muszę wziąć, pa, biorę tutaj gravelek, ja też się uduszę zaraz. O, nie, ja mam czym odpalić, wiesz? Tak? Tak, czekaj, ja robię... spróbować. Robię tutaj taki trik, patrz. O. Bo ja mam jedno żelazo, jak co. Czekaj. Dobra. O, główka pracuje. A, dobrze, że wziąłem tego drewna tyle. Czekaj, jeszcze raz, tutaj muszę... A, ej, co na jest? Na górze trzeba. Na górze z czymś innym zamuruj, nie drzwiami. Omek, dobra. Czekaj, przesuń się. Oj, czekaj. Tylko po co my odpalamy ten portal, jak tam nie będzie raczej nie tego? Wiem, nie mam pojęcia, szczerze, to jest twój pomysł, to nie jest mój pomysł. Halo. Pomek, masz krzesiło, czy nie? Właśnie. Czekaj, bo tu trzeba to jakby całe zamurować. I dopiero wtedy to jakby się chyba... O tak, jest wysuszone, dobra. Teraz najważniejsze nie rozwalić czegoś złego. Wysuszone jest, mówisz. Wysuszone, no. Uwaga, odpaliłem portal. Nie, no nie możliwe. Dobra, siema, odpaliliśmy portal, to co? To tylko ja nie wiem, nie wiem po co tam idzie, ale dobra. Jak już odpaliliśmy, to wejdźmy, zobaczmy co tam jest. Ale po prostu. Może tam i może... No widzisz, jeszcze beznadziejny mamy res. O nie, dobra, ja nie, tu nie będzie tego aksolotla, wracam z powrotem. Nie, ja też na pewno aksolotla. Wiesz co jedyne mogę zrobić, bo ja mam ten, jakby to, jak to się nazywa, kilo złoty z fortunką, więc ja po prostu rozwalam jak najwięcej tego netheraku, będziemy mieli jakiś budulec, bo to się szybko zbiera tym złotem. Dobra. Super pomysł. Lecimy szukać tych aksolotów, tego zmutowanego, bo on gdzieś musi być, tylko kurczę... Na pewno gdzieś to będzie, no ja nie uwierzę. Ej, co jest? A, dobra, myślałem, że... stało? Dobra, no mnie zbugowało, ale dobra, już lecimy dalej. Z tym, że wiesz co? Może on gdzieś na lądzie będzie też. Czekaj, idę. Czy nie, czy pod wodą? Jak myślisz, gdzie może być ten zmutowany? Gdzie, z czym ci się bardziej kojarzy zmutowany aksolot? Zaczekaj, zmutowany aksolot.
No jak dla mnie, no ja myślę, że on by był jednak gdzieś głęboko, może zanurzony, ale no w sumie z drugiej strony może on odkrył, jak się oddycha pod, znaczy na, nie pod wodą, tylko na zewnątrz. Znaczy z tego co ja wiem to... Ej, czekaj, tutaj jest kanion. No, czekaj, nie muszę... Tak, jest kanion. Czekaj, szukam tu akselotrów. Ale nie wiem czy tu są, chyba nie. Może być ciężko. Oj, dobra, no ja to idę szukać z tobą. Ej, coś słyszałem. Halo? Ale to chyba był delfin. Bo ja jestem boostowany przez delfina jakiegoś, dobra. Czekaj, bo ja tu... No tu nie ma tych akselotrów chyba. Nie, zaraz znajdziemy. Ale powinny gdzieś być, kurczę, one właśnie w takich kanionach występują. To ja tu gdzieś przepływam dołem. O kurde, ale dziwne akcje. Nie, dobra, tutaj tego nie będzie. Dobra, gdzie ty jesteś? Ja jestem tutaj na dole, przy bąbelkach. Przy bąbelkach? I co, masz jakiegoś axolotla? Nie, ani jednego, niestety, no ja, to nie, jest tragedia. Niedobrze, kurczę, dobra, to czekaj, to wypływamy stąd, dobra, czyli tutaj nie ma. Wiesz co, wydaje mi się, że... Kurczę, ciężko będzie z tymi akcelotlami je znaleźć. No, wydaje mi się, że coś trzeba jakąś inną taktykę opracować. Ja nie mogę, ile my szukamy tego akcelotla? Nie wiem, już mam dość. Płynę i płynę. Nie, no mówię ci, nie istnieje. Ale powiem ci, tak, mamy tu jakieś, mijamy ciągle jakieś lądy, ale nie ma nigdzie żadnych jakichś takich, nie wiem jak to nazwać w ogóle. Ej, co jest? Szczypson, czy ty to widzisz? Zaraz. Czekaj! Nie, to jest niemożliwe. Co? Ja na to się nie godzę. Czy my w tym momencie znaleźliśmy... Co to jest? Czekaj! O nie! Czekaj, jest! O co jest chodzi? Jest mylony akselot! Siema, zaraz... Co? Ile ich jest? Stary, znaleźliśmy miejsce chyba, gdzie się respią w ogóle. Co jest? Jest taka mała szansa na znalezienie w ogóle akselotów. Zwykłych, a gdzie tam zmutowanych. I tu jeszcze znaleźliśmy ich tyle. Czekaj, ile ich jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem ich jest. Siedem akselotów. Co jest grane, stary? Znaleźliśmy zmutowanego axolotla. Czaisz bazę? Nie. Ja w to nie wierzę. Ja nie potrafię w to uwierzyć. Nie, ja ci nie wierzę, to jest nieprawda. Ja się chowam w kamieniu. Ale widzisz, ale mówiłeś, że nie wierzyłeś, a jednak. Moja wiara sprawiła, że znaleźliśmy axolotle. I to zmutowane. To jest szypek, ja nie wiem, to jest niemożliwe. No i co? I teraz wiesz co rób? Teraz mi się kłaniaj, kurczę. Oddawaj hołd, kurczę. Dobra, już, przepraszam, proszę. To już się daje wszystko. Mam tutaj. Nie, dobra. Nie. Skąd bym... A, złoto zabrałeś z tego portalu. Dobra, nie, ja nie chcę tego. Bierz te rzeczy ode mnie. Bierz to wszystko. Ale masz rację, szybko wygrałeś. Ja myślałem, ja lekceważyłem, ja nie wiedziałem, że to no, jest ale, prawda. No ale słuchaj, challenge jest osiągnięty i mit potwierdzony. Znaleźliśmy zmutowane axolotle w Minecraft. No też nie spodziewałem, że się uda, ale kurczę, dobra, no jest, gitara. Super, no to słuchaj, no jakby ja nie wiem, czy jest sens przedłużać dłużej, no, po prostu udało nam się to zrobić. Jeżeli chcecie znaleźć takiego axolotla, no to możecie próbować, ale ja wątpię, żebyście mieli takie szczęście jak my, żebyście znaleźli axolotle zmutowane. No ale my znaleźliśmy, w każdym razie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i wbijajcie oczywiście do bzyka. Tam również odcinki są codziennie o godzinie, o której, Marek, masz odcinki? 18:30 u Marka. Widzimy się na następnych odcinkach. Pozdro!